stary jest! Wow! Dobra, kotełki, muszę wam powiedzieć, że od około tygodnia używam tego monitora do grania i nagrywania odcineczków. To zakrzywiony 31,5-calowy monitor dla graczy od MSI. Naszpikowany najnowszą technologią i z bardzo fajnym, nowoczesnym designem. Jest rewelacyjny, zarówno dla graczy PC-towych, jak i konsolowców. Szczególnie dla tych, którzy posiadają konsole nowej generacji. Jeśli bowiem macie konsolę nowej generacji i gracie na zwykłym telewizorku, monitorku w 60 Hz, to o panie... Najnowsze konsole spokojnie obsługują już rozdzielczości 4K, a nawet 120 Hz. Co prawda, z FPS-ami bywa różnie, ale zwykły monitorek czy telewizor to ograniczanie możliwości konsoli. Ten monitor obsługuje rozdzielczość 4K w 60 Hz. Gry wyglądają bajecznie. Jednak w przypadku strzelanek sugeruje odpalić rozdzielczość 1440p. Wówczas możemy zagrać nawet w 144 Hz. No oczywiście w przypadku konsol nowej generacji maksymalnie 120. Co równie ważne dla gracza, monitor posiada niewielki input lag, czyli na przykład w strzelankach szybciej dostrzeżecie wroga. Oczywiście, można by jeszcze długo opowiadać jego funkcjach, świetnym wyświetlaczu, całym rozbudowanym menu, włącznie z ekranowymi celownikami do strzelanek. Tak, też są. Niezłe ułatwienie, kiedy celownik grze jest wyłączony. A wszystkie informacje na temat monitora znajdziecie oczywiście na stronie producenta. Link w opisie. Tymczasem wracamy do gry. Dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł. Dzisiaj ze mną jest Belt. Cześć. No i dzisiaj robimy, słuchajcie, tuning tego nowego Sancheza. Manchez. Będziemy go tuningować, testować. Belbet robi swojego. Wy ocenicie, który jest fajniejszy. A to ja mam swojego robić? Tak, no oczywiście. I sprawdzimy w ogóle, czy ten motocykl może stuntować. No. Znaczy, on jest dosyć chyba wysoki, bo to jest w końcu Manchez. Powinien się wybijać, no ale z drugiej strony no, zobaczymy. Okay, to jest taka sportowa wersja Sancheza. No, w sumie. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, jakieś tu wzmocnienie mu zrobimy. Pamiętajcie, że oceniacie motocykl do stuntów. Więc no. Berbert, nie rób jakiejś maszkary. No. Wypowiedziałbym się na ten temat, ale nie. Czekaj, no dobra, to weźmy to. Hamulce, oczywiście rajdowe. Tutaj weźmy sobie jeszcze silnik 33,5 tysiąca, spoko. Wydech. No jest. Co to za wydech? Gdzie... Co? Gdzie on jest? No serio, a, tym samym, dobra, okej. Okay. Tym samym się jeździ po tej wyspie na napadzie. No. To nie wie, o co chodzi. No bo ja biegam na piechotę. A przez chwilę jeździłem jakimś tam samochodzikiem. Nie, no bez jaj. No to brzydkie jest. Dobra, okej, weźmy sobie to. Maibatsu. Dobra, przednie błotniki. Maibatsu to nie była czasem Mitsubishi, kurde, w tej grze? To ja zrobiłem. Chlapacz z jukiem? No. No, przedni błotnik. Chlapacz z jukiem jest. Albo żłobiony chlapacz. Żłobiony. No, a ten z tym jukiem to wygląda jak z czekoladką praktycznie, więc... może być wybuchowo. O nie. Nie, no oczywiście to... żartuję, podejrzewam, że to jest tylko wyłącznie wizualne. Zresztą juk to jest nic wybuchowego, to jest taki, jak to się nazywa... To jest takie coś, gdzie można coś schować chyba, nie? Boże, jakie fajne oznaczenia są niektóre. Tylko zablokowane, okej. Okay. Jak to? Dobra. No część, trzeba odblokować w badaniach w bunkrze, oczywiście. Aha. Cały czas zachęcają, róbcie badania, tak jest. Badajcie się. Badajcie się, dokładnie. Dobra, czekaj, wezmę chyba... Czemu? No za dużo tych kolorów tu jest. Dobra, weźmy to. Lakierowanie, kolor podstawowy. Weźmy sobie na przykład... co my tu czy mamy? Ja chcę takie coś, nie wiem, czy chcę coś takiego. Ty, można mu normalnie lakier tutaj... zmienić. Co, można mu zmienić? Można mu zmienić lakier. No, można, można. Ja myślę, że nie będzie można zmienić lakieru? No. No jak to? No po prostu. Okej.
Dobra, kolor dodatkowy. Gdzie jest mój ulubiony kolor? Okej, okay, no to się przyda, no taka, no... Tak. Taki no kolor jest okej, okay. Nie mogę powiedzieć, bo Berber zaraz będzie wiedział i... Pewnie zrobi tak samo, łobuz. Dobra, czekajcie, tu oznaczenie jeszcze tylko zmienię prawdopodobnie na jakieś inne. Why so mean? Albo i nie, dobra, zostajemy chyba przy tym. Ja nie mogę się zdecydować, jaki kolor. Kufry. O, bagażnik nadwozia! takie małe coś na tym. Na baku paliwa się pojawia. Kufry. Kufer to ma się w... no. Okej. Okay. Tak. Dobra, wezmę coś takiego. Nie biorę wszystko co najdroższe, bo nie wszystko co najdroższe wygląda dobrze. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to... Ej, wiesz, że jak dajesz na przykład bagażnik, to w tym momencie zwiększa się przyczepność? Serio? No właśnie teraz zauważyłem. Ej, bez jaj. Powinna się zmniejszyć chyba, kurde. No zwiększa się przyczepność, bo jest bardziej dociążony. Ale przyczepność, ale wiesz, nie wiem jak to na latanie wpłynie. Nic, zobaczymy. Dobra. Wiesz co, no nie mam żadnego pojęcia jak to zrobić, żeby to fajnie wyglądało, ale... wiesz co? Nie wiem. No nic innego mi się nie podoba, dobra, wyjeżdżam. No co ty, już? No. Dobra, wezmę sobie to. Skrzynia biegów, proszę bardzo, na maksa, turbo na maksa. Koła, rodzaje, nie, no jeszcze koła tu mam do zrobienia. I ten motorek o, nie ma fajne. Tego. Nie ma tablic. Nie ma? Nie ma. Czekaj, wezmę tak. Tutaj jeszcze tylne koła. Czekajcie, to weźmy sobie. Coś takiego grubszego może. Wypadałoby go też porównać do Sancheza. Wiesz co, no może tak. Może... My to jedna i ta tak, sama. Koło, ała. Projekty. Co to ała. Jest? To jest tak, okej. Okay. Ulepszenia, kuloodporne, oczywiście, że tak, bo na pewno policja będzie do nas strzelać. I cóż, koniec tuningu, no dobra, to wyjeżdżam. Okej, okay, opuszczamy... Tak, arenę. No, muszę się jechać naprawić. Chłopie, będziemy tutaj stunty próbowali robić na tym motocyklu, więc zaraz będziesz totalnie zniszczony i chaotyczny i w ogóle. Okej, okay, ale już mówię, że... Ale fajnie, on prawie pionowo staje! No to znaczy, nie przesadzaj z tym, bo ja właśnie przez to zniszczyłem sobie ten... Ale on się w ogóle wtapia! Momentami. A muszę w ogóle powiedzieć, że Bebet jakby co to ten na nowym monitorze śmiga. No. Taka wymieniłeś, sytuacja. Kurde. No ale tymczasowo, bo jeszcze go testuję po prostu. Ale ci powiem, że zupełnie inaczej to wygląda. 144 Hz to jednak robi robotę. Dobra, co tu masz? Pokaż. To włączaj 144 FPS-y, no. No właśnie jest ograniczenie do 60, nie? Na nagraniu. Okej, okay, dobra, moi drodzy, oceniajcie w takim razie motocykl. Kto zrobił ładniej? Od razu widać, że ja mam ładniejszy, bo lepiej się komponuje z moją marynarką. Ty, co? No co? No chodź, no co, co? To? No. Zsiadł. Nie, nie, poczekaj! Dobra, chodź, sprawdzimy te stunty. Sprawdźmy te stunty, czy działają. Także chodź, podjedziemy sobie... czekaj, gdzie by tutaj podjechać? Proponuję modzie... Przyspieszasz szybko bardzo. Ja? Dobrze przyspieszam? To chyba dobrze. No. Okej, okay, wiesz co? Czekaj, zobaczmy... Gdzie tu można by się fajnie wybić. O, może gdzieś tam znajdziemy fajną miejscówę. Nie. O, tutaj. O stary, ja leciu... Co? No, nie udało się. Ale ja dosłownie bardzo powoli podjechałem. Jakim cudem mnie tak wybiło? Widzę, że on będzie ciekawy dosyć. Bo ej, on będzie chyba lepszy. To zaraz zobaczymy. Czekaj, zaraz się okaże. Na razie tu się od krawężników odbijam. Dobra, skrzywdzimy się trochę. Dawaj, tutaj stawiaj mi tego motora. Ciekawe jak mu napisali fizykę, bo może mieć inną od tego. No, ale powiem ci, że fajnie tutaj. Czekaj, spróbuję tędy podjechać. Niech tą mgłę z tej gry usuną, kurde. No właśnie przez tą mgłę trochę lipa, nie? Okej, okay, no dobra, coś tam lata. Ja się cały czas od krawężników odbijam, no. Czekaj, no zobaczmy.
Nie, ale bardzo mocno się wybija, nie? Wystarczy leciutko podjechać i jest... Jest wybity troszeczkę, nie? No ale chyba nie ma... Nie ma takiej prędkości jak Rufian przy tym wybijaniu się. No, dobra, zaraz zobaczymy, czekaj. Ja się tu rozpędzę, tutaj jest taka miejscówa, gdzie można no, fajnie będzie, się... No to będzie, taka miejscówa. Tak, tak, tylko czekaj... A nie, to tu jest! Co? Co? Okej. Okay. Zawisnął w ogóle. Zawisnął. Masakra. Ej, normalnie. To nie tak miało wyglądać. Jakżeś zawisnął na tym. No. Lipa. Dobra, okej, okay, spróbujmy. Na tym. Czekaj zaraz tutaj. No. Spróbuję sobie, gdzie to jest. Ale kurde. Ej, gdzie ten motor? To są najgorsze. Najgorsi wrogowie tutaj. No. No nie, no jakąś misję mi tu dali. Dobra, olać ją, czekaj. Boże. Ach. Nie mam pada, nie mam. Hops. Okej. Okay. Dobra, czekaj, gdzie to było? Tędy pojedziemy. Zobaczymy, spróbujemy się wybić w tamtym miejscu, gdzie można przelecieć cały budynek. Zobaczymy, czy to zadziała. Czy to w przypadku tego w ogóle? No, czy w przypadku tego motocykla zadziała, nie? Może się okazać, że nie zadziała kompletnie. Krawężnik mnie wybił. No słabo. To tak jak mnie wtedy. A jak okay. podejdziesz tak, to już nie zdążysz podnieść tego. Dobra. I masakra, po prostu co chwilę jakąś misję mi dają. Jak to? No normalnie teraz jakiś Moodyman do mnie dzwoni, non stop ktoś do mnie dzwoni i misję chcą, żebym robił. No rób misję, kurde. Ja nie wiem. Dobra, podejście numer kolejne. O, stary jest! Wow! No, bardziej jestem, wjechałem na... Wskoczyłem na ten! Wskoczyłem, przeleciałem nad drzewem, wybiłem się od drzewa i walnąłem, jestem na samym szczycie tego garażu. Piętrowego. Ej, naprawdę, nawet dobrze działa. Okej, okay, no to sprawdzimy przy okazji, czy można dolecieć na... do szpitala. Lida się, chyba. Zaraz sprawdzimy, czy można do szpitala dolecieć w takim razie. Bo tu mogę wyskoczyć bezpośrednio, nie? Nie no, ja cały czas na drzewo wpadam. Dobra. Jak ktoś tam wskoczył, nie wiem. O, to do góry mnie wybiła. Okej. Okay. Wiesz co, tutaj w ten pierwszy trzeba uderzyć. No to jakaś pani leży. Tutaj, wiesz, tutaj jak uderzyłem, to poleciałem tak, że po prostu wskoczyłem na sam parking. No dobra, spoko opcja. Dobra, poczekaj, gdzieś tu miałem jeszcze taką fajną miejscóweczkę. Teraz zobaczymy. No nie, ale akurat teraz wszyscy mają zielone światło. Nie, dobra, nie. Co? Astronauta się włączył. Czyli to działa, jednak ten motocykl coś ma, tylko no jednak ta prędkość maksymalna jest taka trochę no słaba, nie? Znaczy on szybko przyspiesza, ale za szybki to nie no, jest. No, za szybki to on niestety nie jest. Ale latać potrafi! W sumie to jest cross, więc... No. Także bardziej do takich stuntów trochę niższych, może i takich, wiesz, częstych po prostu, nie? Że co chwilę gdzieś tam po prostu wyskakujesz, to byłoby spoko. To jest motocykl terenowy, terenowy. Tylko, że on też kosztuje ile? 225 tysięcy, to takie... no. Ogólnie tutaj mieliśmy astronauta, zobaczymy czy w tym miejscu też będzie astronauta. Z tym motocyklem. Wypad, jazda, dobra. Nie no, fajnie się podnosi koło, ale... Okej, okay, wyskoczył, no to nie był astronauta, ale to też nie zawsze astronauta się włącza. Nie zawsze człowiek się wybije. No nie zawsze, faktycznie. O, no, na przykład w tym momencie. To ma duży potencjał na niego. Mówisz? No. Okej, okay, idę sprawdzić zaraz, czekaj. I tu jakiś ziomal w ogóle biegnie, nie wiem o co chodzi. Co? I to z nożem jeszcze. A bo tu są te, tu są gangi. To jest atak na gang. Nasłałeś na mnie typa? Co? No. No nie, no to widzę, że to jest przecież typ, nie? Ale jaki typ? Pokaż mi, gdzie jest? Jaki typ? No. Zaraz go ciachnę. Tego typa widzisz. Tutaj biega. A masz ty typie! No co za... No ktoś nie. Do ciebie strzela w ogóle. Co za ludy, no! Wziął, ponasyłał normalnie. No co za ziom normalnie, no panie... Strzelają do niego. No panie Bertbercie! Ale przecież to nie ja im nazwałem, przecież się nawet nie da takich nasłać. O rany. Ja nasłałem tylko nożownika. No nożownika, no ale ten ziomek to nie wiem, uda się do centrum handlowego Davis. Co?
To ja nie wiem, czy to... do centrum handlowego. No taką misję mi uruchomiło, po prostu ja nie wiem, czy to przez te ziomki właśnie te, czy one jakoś tutaj dodatkowo są, czy to ty ich nasłałeś, nie mam żadnego pojęcia. Ale to nie ja ich nasłałem, ja tylko tego gościa z nożem. No to tak, to, no to na pewno już, ale... Okay. Znaczy, jak Paweł już ogarnia, widzi gościa z nożem, to od razu wie, że... No, że to nie jest normalne, nie? To nie jest absolutnie normalne. Czemu? To jest Los Santos. Tutaj wszystko jest normalne. Czekaj, jakieś niskie auto jedzie tutaj? Tutaj latające motocykle są normalne. Okej, okay, dobra, na tym się nie da za bardzo. Okej, okay, no dobra. Porady. Dziwna animacja jest, jak lecisz. Bardzo dziwna. Nie, ale muszę ci powiedzieć... Nie, to jest... Do stuntów się za bardzo nie nadaje. Czy jednak... znaczy, stunty na nim są bardzo... Co jest?! Co za typ normalnie? No, ała, no... Ty świnio jedna, ty. A masz! A masz! Dobra, czekaj, tutaj do mnie wali teraz. Ops! No bym cię zabił, kurde, Paweł. Ohoho, nie tak miało to... Co ty zrobisz, bo... Kurczaczki, normalnie. Oła. Dobra. O, motocykl leży. Ej, nie no, bez jej krawężnik mnie wybija nawet. No bo ty się tak mocno podnosisz, że te krawężniki mówią bonjour. No, ewidentnie. Dobra, czekaj, zobacz, idziemy tu mamy jeszcze z tu. O, tu jest, dobra. O, to był. Dobra, to nie tak miało wyglądać. O, rany, okej. Okay. Gdzie jesteś? Skrzywdziłem się, a co? O, to już jadę. Też się skrzywdziłem. Spoko. Nope. Ale... Stary, jak to dziwnie wygląda, naprawdę. Oła. Przejechałem przez Bertberta. Zdarza się. Dobra, tu jest jeszcze miejscóweczka. Będzie również porównanie z Rufianem. Jak to skacze? Rufian ma najbardziej zrąbaną fizykę. Tak, to prawda. Okay. Chyba go niestety na razie nikt nie jest w stanie pobić. Oła. Dobra, chyba większa prędkość będzie potrzebna. Uważaj na krawężniki. Dobra, wiesz gdzie chce się wybić, czy nie? Chyba wiem. Okej. Okay. Dobra. Teraz zobaczymy, co się stanie. O, udało się, ale... No, szału nie ma. Nie, no jeszcze raz, do 3 razy sztuka. Wcześniej mnie wybiło do góry. A teraz... Ej, motocykl mi się dymi. Mówisz? No. Dymy są. Chcesz poradzić. Ej, wierzę... No nie, no bez jaj! Znowu. Udało się. Nie podoba mi się ten motocykl. Mi się udało. Się, nie, a muszę ci powiedzieć jedną rzecz, bo ogólnie jak normalnie jeździsz, nie? No. To nie masz celownika. Jak to? W sensie o co chodzi? No teraz jak jedziesz, nie masz celownika, nie? No. No. U mnie teraz się wyświetla. Serio? No. Na monitorze mogę włączyć sobie teraz takie coś, że wyświetla mi się celownik. Tam są różne celowniki do wyboru ogólnie. Aha. I jak nie ma celownika, wiesz na przykład... O, jaki noscope! Jasne! Meanwhile, Paweł. O, jest! Udało się! O nie, to nie tak miało wyglądać! Paweł zginął drugi raz. Celownik nie pomógł w tym przypadku. Okej. Okay. Nie, ale naprawdę super sprawa. Wiesz, grasz na przykład, nie wiem, w CSA. Czy cokolwiek. I taki noscope walisz później, nie? No bo masz celownik. Ej, oddawaj mój motor! Bo ci zrzucę! Ale twój się nie kopci. Bo... Oddawaj go, typie! No dobra, już. Ty łobuzie jeden, ty. Proszę sobie przyzwać swój. Ale czekaj, podjedźmy po mojego. Co? A on jest tu obok. A, bo on jest jednoosobowy, dobra. Jednoosobowy, no widzisz? No i co? I co? I co? Chodź tu, no. Patrz, różową spluwą cię załatwię. Dobra. Proszę do mnie nie strzelać. No to policja do ciebie strzela. Jak policja mnie nie goni. Tak do mnie strzelała. Co? Ale wiesz, oni strzelają do niewinnych. Jasne, jasne. Dobra, okej. Okay. Tutaj trzeba uważać z podnoszeniem tego koła jednak.
Nie można za bardzo. Nie można przesadzić. No sup! Myślałem, że policja we mnie wjedzie. Sup? No, na szczęście nie wjechała. No i dobra. O salon samochodowy z Simona się nie da. No jak to? Ja norm... Aha, okej. Okay. Ale fajnie, dobra. I nie no, spoko z tą ciory nawet. Tylko trzeba nie za bardzo podnosić koło. Trzeba się nauczyć na tym stuntować. No, na tym trzeba się nauczyć stuntować. Nie można maksymalnie, bo wtedy to nie wyjdzie, nie? To trzeba gdzieś tak... Dziwne no, rzeczy się dzieją. Do tego stopnia maksymalnie. Bo maksymalnie to jest kosmos. No, praktycznie niemal szurła po ziemi. O. Ej, dobra, tutaj będzie spoko miejscowa. Tak, muszę teraz nawrócić. Okej, okay, czekaj, pojedziemy tędy. Może zrobię. Może Infinity Fly zrobię. Jest rok 2021, a oni dalej, kurde. Co? Nie dali tego, że policja nie odholowuje twojego samochodu. Okej, okay, czekaj, spróbujemy zrobić to jeszcze raz. Tylko zrobimy to tak, żeby wiesz, polecić jeszcze dalej. Chodź, panie Berbercie. Świetny motocykl. Chcesz z tym autem stuntować, czy co? Czekaj, muszę pojechać po mój motocykl. Co za normalnie. Okej, okay, dobra, teraz nie pykłam. Za bardzo postawiłem motocykl. Za bardzo stanął. Trzeba tak delikatnie. No, trzeba delikatnie troszeczkę. No, ale dobra, też ostatnie, nie za delikatnie. Ostatnie podejście, myślę. I zobaczymy, czy uda się ten... Przez chwilę miałem wrażenie, że mogę Infinity Fly zrobić. Znaczy, że trochę dalej bym poleciał, no samo Infinity Fly raczej tu nie wiem, czy jest możliwe na takiej sesji. No to znaczy to raczej jest niemożliwe. No, musi być specjalna sesja jakaś tam. Okej, okay, dobra, to nie pykło. Ale troszkę dalej poleciałem. No nic, dobra, słuchajcie, no to co, no to tym zrobiliśmy, a chyba kończymy ten odcinek. Chyba tak. Także... pokazaliśmy Mancheza, co potrafi. Dobra, to chodź, jeszcze ostatni stunt zrobimy razem. Okej, okay, dobra. Gdzie ty jesteś? Jadę. Jedziesz? Dobra. Okej. Okay. Chodź, pojedziemy w tą samą stronę. Jesteś tu, o, będzie długi rozpęd, słuchaj, poczekaj. No. I tym samym razem kończymy ten odcinek, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos! Ej, słuchajcie, serio, mówię, że chcę ostatniego stunta zrobić, nie? Bo to tak brzmiało tak niewinnie. Nie? No ja musiałem tak zrobić, bo inaczej byś od razu tutaj strzelał. Co? Ło! W ostatnim momencie. Już przeleciała mi snajperka normalnie. Na koniec odcinka jeszcze dalej! Kurde, za bardzo wiarygodnie brzmiał.